Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykamy się przy takim bardzo ciekawym tekście biblijnym, który poddaje nam liturgia, przy kwestii odpoczynku ziemi. To chyba taki dobry też czas, żebyśmy wsłuchali się w to, co Pan Bóg myśli na temat świata stworzonego i jak ustawia nasze relacje względem Niego. Spotkamy się również dzisiaj z tetrarchą Herodem i z jego niezwykłym, paradoksalnie doświadczeniem spotkania z Janem Chrzcicielem. Prośmy Pana Boga, który nie ma żadnych barier, aby rozszerzać nasze horyzonty, aby inspirować nas do myślenia szerzej, myślenia bardziej, kochania bardziej, wiary w człowieka bardziej niż do tej pory. Prośmy naszego właśnie takiego Boga o to, żeby pozwolił nam dzisiaj Jego usłyszeć w tym słowie, przed którym się pochylamy i rozpoznać Jego myślenie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, który tak bardzo ufasz człowiekowi, bo go znasz, tak bardzo promujesz człowieka, bo wiesz, do czego człowieka przysposobiłeś, jak nas przygotowałeś, jaki potencjał siedzi w każdym człowieku. Spraw, Panie, żebyśmy mogli dzisiaj usłyszeć Ciebie w tym doświadczeniu Heroda i Jana Chrzciciela, usłyszeć też Ciebie w tej przestrzeni roku szabatowego i jubileuszowego, spotkać Ciebie, Panie, który nie jesteś Bogiem przepisów, ale Bogiem relacji, który przez formę uczysz nas tego, że możemy zrozumieć coś, jeśli pójdziemy za Tobą jako osobą. Proszę Cię, Panie, żebyś ożywił w nas swojego Ducha i by On pozwolił nam przyjąć, zrozumieć, trawić to, co Ty, Panie, nam przekazujesz. Bądź błogosławiony w tym, że mamy dostęp do Twojego Słowa. I bądź uwielbiony, że dzisiaj stajemy wobec Ciebie, Panie, razem. Błogosławimy Ciebie, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. W pierwszym czytaniu spotykamy się z fragmentem z 25 rozdziału Księgi Kapłańskiej. Pan powiedział do Mojżesza na górze Synaj: policzysz sobie 7 lat szabatowych, to jest 7 razy po 7 lat. Także czas 7 lat szabatowych będzie obejmował 49 lat. 10 dnia 7 miesiąca zadmiesz wróg. W dniu przebłagania zadmiecie wróg w całej waszej ziemi. Będziecie święcić 50 rok. Obwieścicie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz. Każdy z was powróci do swej własności, każdy powróci do swego rodu. Cały ten rok 50 będzie dla was rokiem jubileuszowym. Nie będziecie siać, nie będziecie żąć tego, co urośnie, nie będziecie zbierać nieobciętych winogron, bo to będzie dla was jubileusz, to będzie dla was rzecz święta. Wolno wam jednak będzie jeść to, co urośnie na polu. W tym roku jubileuszowym każdy powróci do swej własności. Kiedy więc będziecie sprzedawać coś bliźniemu albo kupować coś od bliźniego, nie wyrządzajcie krzywdy jeden drugiemu, ale odpowiednio do liczby lat, które upłynęły od jubileuszu, będziesz kupował od bliźniego, a on sprzeda tobie odpowiednio do liczby lat plonów. Im więcej lat pozostaje do jubileuszu, tym większą cenę zapłacisz. Im mniej lat pozostaje, tym mniejszą cenę zapłacisz, bo ilość plonów on ci sprzedaje. Nie będziecie wyrządzać krzywdy jeden drugiemu. Będziesz się bał Boga Twego, bo ja jestem Pan, Bóg Wasz. Ten fragment przynależy do tak zwanego kodeksu świętości, czyli do takiej części Księgi Kapłańskiej, która nam pokazuje odmienność Pana Boga, Jego inność, właśnie ujętą w tym określeniu świętość, po to, żebyśmy zrozumieli, że dla nas myślenie Pana Boga nie jest naturalne, że my uczymy się Jego myślenia. I teraz, kiedy stajemy wobec tekstu, który generalnie pewnie jest dla nas w pierwszym odbiorze, po prostu zbiorem przepisów, które moglibyśmy powiedzieć, tak czytając tylko powierzchownie, nie dotyczą, zostajemy zaproszeni do tego, żeby znaleźć w nim myślenie Boga. Bo jeżeli ten fragment znalazł się w tekście natchnionym, to znaczy, że przedstawia nam myślenie Pana Boga.
I teraz przyjrzyjmy się poszczególnym terminom, które tworzą ten tekst. Pierwszy element to jest przekaz ze strony Pana Boga. Zatem, który nam komunikuje początek dzisiejszego pierwszego czytania. Zatem jesteśmy zapewnieni o tym, że w tej przestrzeni dokonuje się jakby dla nas rozpoznanie głosu osoby Pana Boga. Kolejna rzecz to są lata szabatowe. Termin szaba oznacza odpoczynek. Wiążemy go właśnie z przestrzenią szabatu jako tego dnia, w którym Pan Bóg zaprasza człowieka do kontemplacji stworzenia, tego co on stworzył i do kontemplacji wyzwolenia. I w sytuacjach, kiedy ta przestrzeń tak zwanego przymusowego odpoczynku, jak często to rozumiemy, kiedy nas to denerwuje i może trochę zmusza do zmiany myślenia, warto, żebyśmy zastanowili się, o co Bogu chodzi w przestrzeni szabatu. Co Bóg ma na myśli, kiedy mówi, tu jest obowiązek pracy, a tu jest obowiązek odpoczynku. Dlaczego jemu tak zależy bardzo, żebyśmy zatrzymali się i pomyśleli? Dlaczego zależy mu na tym, żebyśmy zyskali dystans wobec tego, co robimy? I myślę, że po tych dwóch zdaniach już jakby odnajdujemy te myśli, które przecież normalnie w każdej branży są nam poddawane i przez liderów, i przez szefów, i przez coachów wszelkiego rodzaju. A Pan Bóg już prawie 3000 lat temu zawarł to w tekście biblijnym, mówiąc, słuchaj, potrzebujesz spojrzenia z innej perspektywy. I teraz jest pytanie, z jakiej perspektywy? Z perspektywy Boga, który mówi, ja jestem Panem tego świata. Dlaczego ta informacja jest nam potrzebna? Dlatego, że wówczas świat nam nie zagraża. I teraz doświadczenie panowania Boga, które zostaje tutaj też przywołane w przestrzeni zwielokrotnionego szabatu. Czyli mamy najpierw szabat, jako cotygodniową przestrzeń do refleksji, spotkania z Bogiem, spojrzenia z Jego perspektywy na naszą codzienność, żeby odkryć Jego myślenie, żeby też odkryć Jego sposób widzenia naszej codzienności, bo wówczas my nabieramy trochę takiego luzu względem rzeczy, które nas determinują, dominują nad nami, czy czasem nawet presję wywierają na nas. Dalej, przestrzeń roku szabatowego, czyli raz na 7 lat, i przestrzeń roku jubileuszowego, czyli ten 50. rok po 7 razy 7. I najpierw, kiedy myślimy o roku szabatowym, to myślimy o roku, w którym po pierwsze, Pan Bóg zakłada, że ziemia ma odpocząć, także ziemia, nie tylko człowiek, ale także ziemia. I tu musimy dojść do tego, jak Żyd, jak Stary Testament patrzy, Nowy też, na kwestię ziemi posiadanej przez Izrael. Ona nie jest jego własnością. Ziemia jest dana przez Boga. Pamiętamy obietnicę ofiarowaną przez Pana Boga Abrahamowi. Ziemia jest dowodem spełnienia się Bożych obietnic. Ziemia przynależy do Boga, co jest pierwszym komunikatem budującym przekonanie w człowieku, że to Bóg jest Panem tego świata. Zatem, skoro ziemia należy do Boga, to my w odniesieniu do ziemi, w odniesieniu do świata mamy kierować się myśleniem właściciela i mieć świadomość, że jesteśmy dzierżawcami. Co jest bardzo dla nas bardzo takim konstruktywnym, dlatego że to nam też pokazuje, że nie jesteśmy odpowiedzialni ostatecznie za świat, że mamy tylko na niego wpływ, ale ktoś inny ma odpowiedzialność, szef, pan, szef tej firmy, pan świata, że on nam może poddać rozwiązania właściwe i że on też chroni swoją własność. On nas zobowiązuje, ale on też ma ostatecznie, przede wszystkim ostateczne słowo. Kolejna rzecz. W tym roku, w tym czasie ziemia powinna również zyskać odpoczynek. Jeżeli traktuje się to prawo literalnie, to dochodzi się do pewnego absurdu, który dzieje się, czy zdarza się dzisiaj w Izraelu, że Żydzi sprzedają Arabom ziemię na czas roku szabatowego po to, żeby ona nadal czerpać z niej zyski w jakikolwiek sposób. Bogu chodziło jednak o to, żeby zostawić tę ziemię na samosiew, na odpoczynek i wolę. I to jest tak, jakbyśmy sobie pomyśleli, dobrze, no to teraz przestrzeń mojej pracy zostawiam na rok, wchodzę w inny rodzaj pracy. I wówczas dochodzi do nas informacja, dobrze,
to pierwsze, z czego wyżyję, jak będę w stanie w ogóle funkcjonować psychicznie. I teraz spróbujmy dociec z tego, do czego Pan Bóg chce nas zaprosić. Jeżeli przyłożymy do tego wyjaśnienie Nowego Testamentu, gdzie Jezus powie, Syn Człowieczy jest Panem Szabatu, Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla Szabatu, zatem dochodzi do naszej głowy myśl, Bogu chodzi o Ciebie w tym roku. Nie odbierajmy jakby tych nakazów jako przymus, który ma nas zniszczyć i czy który ma na nas wymusić postawę posłuszeństwa. To jest sugestia ze strony Pana Boga, żebyśmy rozważyli, co On nam chce przekazać. To teraz wróćmy jeszcze do kwestii ogłoszenia samego roku, już nie szabatowego, ale jubileuszowego, bo on jest tematem tego pasusu. 7 po 7, czyli 7 lat szabatowych i nastaje po tych 7 jubileusz. Jubileusz wywodzi się od słowa jobel. Jobel to róg barani, który był nasz instrumentem sygnalizacyjnym w starożytności semickiej, który inicjował m.in. rozpoczęcie walki, zwijanie obozu, rozbijanie obozu, inicjował święta, inicjował różne ważne wydarzenia czy wszelkiego rodzaju zwołania społeczne. Jabal oznacza nieść, oznacza też znosić, oznacza likwidować. Zatem w roku jubileuszowym ma dokonać się odnowa myślenia. Odnowa myślenia względem Boga i względem człowieka. Rok jubileuszowy ma się zacząć w Jom Kippur, czyli w Dniu Przebłagania, żeby nas zaprosić do tego, do tej refleksji, że ja nie chcę kultywować starych przewinień. Ja je odsyłam razem z Azazelem, kozłem, na którego były składane grzechy, on był wyganiany na pustynię i proszę Boga, żeby przyjął mnie jako mnie, jako tego, który decyduje się żyć z Bogiem. Kolejny element, treścią jubileuszu jest atencja względem bliźniego, jest zobaczenie, że przy mnie ktoś egzystuje. W mentalności starożytnej tego typu akty miały służyć zniwelowaniu nierówności społecznych. Biblia dokonuje teologizacji tego aktu. Są analogiczne akty, jakkolwiek nie tak długie, w dokumentach starożytnych babilońskich czy akkadyjskich. I tam spotykamy się z takimi pojedynczymi aktami ze strony królów, uwalniającymi, tak zwanymi aktami sprawiedliwości. Natomiast Pan Bóg przesuwa uwagę naszą na Niego. Pan Bóg mówi, wiesz, ponieważ ja was stworzyłem, to jest moja ziemia, którą wam daję, w związku z czym wy wszyscy jesteście braćmi. Więc to ma być rok, w którym ty zauważysz, że drugi koegzystuje przy tobie, w związku z czym wesprzyj go. Nie ma tutaj mowy o kobietach, dlatego że kobiety podlegały pod dom ojca. Zatem mieszczą się w tym określeniu bracia. I teraz, jeżeli uwalniamy ziemię od jej uprawy, to zarazem też uczymy się w takiej przestrzeni zaufania Bogu. I w tym momencie myślę, że warto nad tym tematem trochę usiąść i się zastanowić, co Bóg mówiłby mi w tych dwóch aspektach mojego szacunku wobec świata, mojego szacunku wobec świata jako przestrzeni należącej do Boga i mojego szacunku względem drugiego człowieka, który ze mną koegzystuje na tym świecie, co mi Pan Bóg mówi przez ideę roku jubileuszowego. Nie gdzie ja mam sobie wprowadzić rok jubileuszowy, ale jak ja go mogę praktykować w swojej codzienności już dzisiaj. Jeśli chodzi o brak oszukiwania, o szacunek, o respekt. To ostatnie zdanie, które się pojawia w dzisiejszym pierwszym czytaniu, będziesz się bał, będziesz miał respekt względem swego Boga, bo ja jestem Pan. I tu pojawia nam się jeszcze jedna rzecz, wartość relacji międzyludzkich. Pan Bóg nam sugeruje, że to, co zrobimy dla drugiego, tak naprawdę jest aktem dla naszego człowieczeństwa, co sprawia, że nasze człowieczeństwo się po prostu rozwija. Teksty Księgi Kapłańskiej, jeżeli są zachowywane literalnie,
z ukierunkowaniem na przepis, a nie na osobę Boga, prowadzą nas do absurdu. Ale nie taki jest cel. Celem jest spotkanie osoby Boga, czyli przebicie się do myślenia Boga. Potraktujmy ten przepis jako też formułę retoryczną, która ma nam właśnie w takim kształcie uzmysłowić, jak to dla Boga jest istotne i że nad tym tematem powinniśmy się w swojej refleksji po prostu pochylić. Kiedy przechodzimy sobie przez refren psalmu "Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże" do tekstu Ewangelii, to spotykamy właśnie konsekwencje tego, kiedy człowiek wybierze ponad człowieka opinię innych, splendor, a może uniknięcie konieczności zastanowienia się. Fragment z Ewangelii według świętego Mateusza z 14 rozdziału z początku. W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie i rzekł do swych dworzan: to Jan Chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu Herodiady, żony brata jego Filipa. Jan bowiem upominał go: nie wolno ci jej trzymać. Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona przedtem, już podmówiona przez swą matkę, powiedziała: daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się król, lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posławszy więc kata, kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczynie, a ona zaniosła ją swojej matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je, a potem poszli i donieśli o tym Jezusowi. Chciałabym zwrócić Państwa uwagę dzisiaj tylko na pierwsze zdania. Pojawia się Jezus, Herod słyszy o Jezusie i o czym myśli? To Jan Chrzciciel. Cały czas w uszach Heroda brzmi głos Jana Chrzciciela. Proszę zwrócić uwagę też na wstęp do tej perykopy. W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. To jest stwierdzenie, które nie pozwala nam przejść nad nim obojętnie. Herod nie posłuchał Jana Chrzciciela, nie poszedł za jego sugestią, zabił go pod presją opinii, ale nie odstąpił od jego słów. Zafascynowanie Janem Chrzcicielem, które mu towarzyszyło, ugruntowało w nim przekonanie, że przez Jana Chrzciciela działa ktoś więcej. Dlatego też nie miał wątpliwości co do tego, że jest to możliwe, żeby Jan powstał z martwych. Dlatego, że słowo, które Jan głosił, podnosiło z martwych. Był przekonany Herod, który zrobił coś przeciwko słowu Jana Chrzciciela, przeciwko jego osobie, był przekonany, że moce cudotwórcze działają w Janie Chrzcicielu. Zatem mocy słowa nie niweluje nasza postawa. Mocy słowa nie niweluje fakt, czy my je zachowujemy, czy go nie zachowujemy. Mocy słowa nie niweluje fakt, czy my postąpimy wbrew Bogu, czy nie. To nie niweluje mocy słowa. I moglibyśmy powiedzieć, czy śmierć Jana Chrzciciela przyniosła owoce. Czy śmierć, czy życie, jego osoba przyniosła owoce. Herod pamięta. Co mu to da? Może chociaż przez moment da mu doświadczenie zastanowienia się nad żywym Bogiem. Czy będzie w stanie podjąć decyzję zmiany swojego życia? Nie. Znaczy, nie znamy efektów, o może tak. Ale słowo Boga przekazane przez Jana Chrzciciela będzie w nim pobrzmiewać. Nic nie będzie w stanie stanąć mu na przeszkodzie. Myślę, że to jest niezwykłe zaproszenie do tego, żeby porzucić wszelkiego rodzaju spięcie dotyczące rozliczania siebie, a przesunąć wzrok na Boga, ponieważ Jego słowo ma moc i On ma moc.
i kiedy ukierunkujemy uwagę na Niego, to wówczas wiemy, o kogo chodzi w tym świecie i wiemy, jak de facto świat wygląda. I tylko On nas podniesie, a nie my samych siebie.